Cześć, Tomasz Piotrowski z tej strony. Ostatnio w jednym z komentarzy zostałem poproszony o to, żeby opowiedzieć troszkę na temat tego, jak radzę sobie ze stresem przed walką, w trakcie walki, po walce oraz ze stresem ogólnie w życiu. Więc generalnie, jeżeli chodzi o taki stres przed samą walką i do tego i odnośnie tego, jak ja się przygotowuję do tej walki, zazwyczaj zakładam słuchawki na uszy, słucham swojej ulubionej muzyki i koncentruję się już na tym, co będzie się działo w ringu. Często zamykam oczy i lubię sobie wyobrażać, jak będzie wyglądała ta walka. Po prostu w głowie odtwarzam sobie przebieg tej walki, planuję swoje ruchy, wyobrażam sobie, jak będzie reagował mój przeciwnik. Kolejną taką rzeczą, którą bardzo lubię robić, jest również powtarzanie sobie, że jestem lepszy, że jestem mocniejszy, szybszy, że jestem lepszym bokserem niż mój przeciwnik. W ten sposób buduję swoją pewność siebie przed wyjściem do ringu. W momencie, w którym już jestem w tym ringu i staję naprzeciwko swojego przeciwnika, lubię spojrzeć mu w oczy i wtedy tak naprawdę już wiem, czy to będzie ciężka walka, czy to będzie łatwa walka, ponieważ patrząc w oczy drugiej osobie widzimy, czy ona jest zdeterminowana, czy się boi, czy chce nam zrobić krzywdę, jakie ma nastawienie. Zazwyczaj staram się patrzeć w oczy swojemu przeciwnikowi w sposób, który ma wzbudzić w nim strach. Jestem zazwyczaj już na tyle skoncentrowany, że wyraz mojej twarzy sam w sobie może być groźny. W ten sposób to określmy. No i później zaczyna się walka, tak? Jeżeli chodzi o samą walkę, to tak jak mawiał Mike Tyson, wszyscy mają plan, dopóki nie dostaną w mordę. Więc w momencie, w którym przyjmiemy pierwszy cios, wszystko się może zmienić o 180 stopni. Zdarzyło mi się raz na Mistrzostwach Polski, jak walczyłem, że dostałem potężne prawy prosy. No, bomba taka, że przez chwilę nie wiedziałem, gdzie jestem, jak się nazywam. I to był moment, gdzie miałem chwilę zwątpienia. Myślałem, że kurczę, nie przetrwam tego. Natomiast udało mi się dotrwać do gongu. Zszedłem do narożnika, ten się mnie pyta, jak się czuję. Szczerze, jak usiadłem, tak nie wiedziałem dalej, gdzie jestem. Więc musiałem się zebrać bardzo mocno w sobie. Wiedziałem, że przegrywam, że to będzie ciężka walka. Wyszedłem do tej drugiej rundy, mimo że tak naprawdę już miałem wątpliwości, tak? Natomiast jako, że jestem wojownikiem, dawałem z siebie wszystko. I w drugiej rundzie boksowałem cały czas. Natomiast zaczęła boleć mnie lewa ręka. Tak mnie po prostu spięło, zjadł mnie stres, że w momencie uderzenia spięło mi na tyle mięsień, że ciężko mi było zadawać ciosy lewą ręką. Jak zszedłem do narożnika po drugiej rundzie, trener się mnie znowu zapytał, jak się czujesz? Ja mu powiedziałem, że nie czuję lewej ręki, że wiem, że przegrywam i nie wiem, co zrobić, żeby wygrać tę walkę. Trener mi powiedział wtedy, że muszę pokazać jaja, bo to są Mistrzostwa Polski i muszę zdać z siebie wszystko, zrobić wszystko, żeby wygrać, żeby niczego nie żałować. Więc powiedziałem mu wtedy, że okej, trenerze, wychodzę i się napierdalam. I taki był plan na tą trzecią rundę. Wyszedłem. Mój przeciwnik chciał skończyć tą walkę, bo czuł, że jestem zraniony. Natomiast stanąłem za podwójną gardą, przyjąłem jego prawy i oddałem, podbijając mu oko. Więc w tym momencie troszkę już ja nim zachwiałem. Jego pewność siebie uciekła gdzieś, ta walka się wyrównała i do końca rundy już była po prostu wojna. Natomiast on zachował więcej siły, zachował większą świeżość, no i wygrał tą walkę jednogłośnie na punkty. Natomiast ja nie miałem sobie nic do zarzucenia po niej. W momencie, w którym walka się skończyła, byłem zły na siebie, przegrałem, tak? To się zdarza w sporcie, natomiast taka sportowa złość to jest coś, z czym należy się pogodzić i należy to akceptować, ponieważ jeżeli nie będziemy czuć takiej sportowej złości, no to wtedy jako sportowcy niewiele będziemy w stanie osiągnąć tak naprawdę. Nie zawsze będziemy wygrywać, po prostu nie da się ciągle wygrywać, nie da się być idealnym, dlatego trzeba mieć w głowie, że istnieje opcja tego, że przegramy. Natomiast nie należy brać pod uwagę porażki w momencie, w którym wychodzimy do walki. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wyjdziemy do ringu z myślą, że przegramy, na pewno przegramy. Okej, więc jak sobie radzić z takim stresem? Myślę, że wam odpowiedziałem teraz. A jak radzić sobie ze stresem w życiu? Kurczę, no najlepszym rozwiązaniem, jakim znam, jest pójść na trening.
Naprawdę. Nie ma nic lepszego niż po prostu się wyżyć, tak? To jest oczywiście moja subiektywna opinia, bo są ludzie, którzy wolą poczytać książkę, są ludzie, którzy wolą poczytać, poczytać wiadomości, posłuchać muzyki. Ja lubię się wyżyć na treningu. Jeżeli coś mnie po prostu wkurwi, idę na trening i napierdalam z całej siły w worek, dopóki złe emocje ze mnie nie zejdą. Powiedzcie mi w komentarzu, jakie wy macie odczucia odnośnie stresu i tego, jak sobie z nim radzicie. Dzięki, cześć!